Michał, co sądzisz na temat pisarki, która pojawiła się 2 lata temu, Blanka Lipińska? No wiesz co, no, to jest pisarka dla mnie, w ogóle to, dla naszego pokolenia w ogóle pisarzy i prawdziwych takich pisarzy, prawdziwych w cudzysłowie, no takich, którzy skończyli polonistykę, siedzieli po kawiarniach, pisali w pismach literackich, to jest zupełnie inny i nowy fenomen, że ktoś, kto właściwie jest kimś innym, na przykład ona jest wizażystką, po prostu strzela sobie książkę, która nagle osiąga wielki sukces, prawda? I w ogóle wszystkie te na najwyższych jakby szczytach listów bestsellerów Empiku, książki, one najczęściej pochodzą od ludzi, którzy w ogóle nie są pisarzami jakby z zawodu, czyli zawodowymi powieściopisarzami, tylko to są właśnie osoby, które po prostu... Czyli no, jakbyśmy mogli ją określić? Bardzo, no, znaczy ja byłem na filmie, ja nie czytałem książki, od razu mówię. Byłem na filmie 365 dni i jak dla mnie, no, on był takim mega komercyjnym, no, filmem o miłości, gdzie naprawdę coś w stylu Twarzy Greya, gdzie właściwie tak naprawdę te, jeśli ktoś komuś daje klapsa, to jest gra, a nie żaden prawdziwy klaps i to właściwie nie ma nic prawdziwego. To znaczy on i ona, piękni i łodzi, młodzi posuwają się na łodzi, jak to ja powiedziałem. A jak myślisz, dlaczego branża jej nie lubi? Bo kiedyś mi powiedziała o tym, że no niestety na targach książki nikt jej nie pogratulował sukcesu, no bo nikt jej tego nie może odmówić. Znaczy to na targach książki w tej chwili to jest więcej właśnie nie pisarek, blogerek i innych takich różnych, które powydawały różne... No przecież na przykład Red Lipstick Monster trzyma się na listach bestsellerów już od lat. No tak. To są właśnie gwiazdy tak naprawdę teraz targów. A jak ty się czujesz jako pisarz, że przychodzi taki ktoś, no Blanka nie obrażamy cię, to jest miłe, i po prostu zabiera wam pracę? Czy wiesz co, no nie zabiera mi pracy tak naprawdę, bo to jest inny obieg, bo na pewno moi czytelnicy nie czytają takiej literatury i na odwrót jej czytelniczki pewnie najczęściej nie czytają mojej literatury. To, że jej grupa docelowa jest większa, tak zwana korowa grupa, to już trudno. Ja, że tak powiem, od dawna już przestałem jakby liczyć na to, że będę żył z pisania, dlatego że tak jak powiedzieliśmy sobie kiedyś z Manuelą Gretkowską, że jeżeli ktoś nawet nie wiem jaką zaliczkę dostanie, to i tak wszystko wyda, albo kupi sobie jakąś nieruchomość, albo coś, ale na pewno nie podzieli tego na najbliższe 2 lata i nie każe sobie wypłacać co miesiąc pensji. I w związku z tym nikt nigdy nie żyje z pisania.